dzień dobry, witamy w nowym odcinku. Pierwszy dzień naszych wakacji. Pierwszy dzień wakacji 2024, mamy poniedziałek, 9 września. Dokładnie tak i po totalnie upalnym lecie w Polsce, nasz pierwszy dzień wolny. Ile jak zebrać, chyba z 12 stopni, po prostu jest zimno, mokro. I nie zapowiada się, że będzie lepiej. Jesteśmy na Kaszubach, nad jeziorem w Dzydze, na polu namiotowym, kempingowym. Miejsce się nazywa Zatoka Lipa. Ale nie ma lipy. Nie ma lipy, jest deszcz. Zdążyliśmy daszek na szczęście rozstawić i lunęło. Magda szykuje obiad. Sprawdziliśmy prognozę pogody. Wygląda na to, że za jakieś 2-3 godziny przestanie padać. Także plan jest taki, że zjemy obiad i idziemy spać. Odpoczniemy. No i potem zobaczymy, co tutaj dalej. Plan jest taki, żeby spędzić tutaj 2-3 dni. Zobaczymy, jak będzie z pogodą. I potem jedziemy nad morze w kierunku zachodniopomorskiego. Chciałam jeszcze powiedzieć, że mamy super wygodne krzesełka. Dziękujemy mamie, która nam je podarowała imieninowo. A tak, mamy nowe krzesełka. Pokaż, Magda. Nowe krzesełka z Decathlonu, prezent od mojej mamy na nasze imieniny. A jeszcze jedne podziękowania. Dziękujemy naszym sąsiadom, znajomym, kochanym Marcie i Maćkowi za polecenie tego miejsca. Bardzo dziękujemy. Miejsce jest fajne. Jak tylko wjechałem, od razu mi się spodobało. No tylko ta pogoda jest słaba. No to trzeba przeczekać. Dobra, czekamy na obiad. Obiad już prawie gotowy. I słuchajcie, na Kaszubach deszczowych mamy obiad, który nam przypomina zeszłoroczne wakacje. Sycylijskie pesto. Gdzie ono było kupowane? Nie pamiętam, ale nie wiem, czy w Czefalu chyba? Chyba w Czefalu. Chyba w Czefalu. A do tego dni włoskie z Lidla, makaroni. Makaron włoski kupiony w Polsce, ale pesto oryginalne, jeszcze chyba ostatni słoik, który przywieźliśmy z Sycylii w zeszłym roku. Wygląda dobrze, słuchajcie, pachnie niesamowicie, to jest jakieś pomidorowe pesto, trochę z tuńczykiem czy z sardynkami, pachnie rybą. Sycylia na Kaszubach. Może być? No dobra. Kupując to pesto na Sycylii nie wiedziałeś jeszcze, że będzie jedzone na Kaszubach. Nie, myślałam, że pójdzie prawie za rok. Ale się znalazło nieoczekiwanie w szafce. Takie przyda się, nie wiadomo na którą godzinę. Dobra, też biorę się za obiad, zanim mi to nie ostygnie. No i potem chyba trzeba przeczekać ten deszcz, żeby tutaj obejrzeć kemping, zobaczyć, co tu się więcej dzieje. No bo na razie to, ja liczyłem na to, że przyjdzie zaraz. Dobrze, że zdążyliśmy daszek rozstawić, ale lunęło ostro. Także chyba nie ma... Jesteśmy na wakacjach, możemy odespać. Przyjemnością. Jest już po południu. Padać. Trochę przestało, trochę nie przestało. Pod rzemce jest. Jest pod rzemce. Idziemy zobaczyć, jak wygląda zejście nad jezioro. Sprawdzaliśmy prognozę. Dzisiaj jeszcze może popadać. Jutro ma być pochmurno, ale jutro jest szansa, że już nie będzie padało. Zobaczymy. To się jeszcze okaże. No tutaj bajka. Jezioro piękne. Ale jaka woda czysta. No żeby pogoda była ładniejsza i żebym miał ze sobą deskę, to tutaj by było co robić. Fajnie jest, nie? Nie trzęść po mostem. To nie jest pływający, on się nie trzęsie. Trzęsie. Kawał jeziora. No jak na pierwszy dzień wakacji, to zdecydowanie mamy warunki typowo takie rekreacyjne. Rekreacja polega głównie na drzemkach i posiłkach oraz na dojeździe do miejsca docelowego. Ale... Szczerze powiedziawszy, to jest dobry plus, tak zacząć po ciężkim okresie pracy
tak, wakacje. Ja ci powiem jedno, na pewno odpoczniemy od upałów. Tak, słuchajcie, wczoraj jak siedzieliśmy na tarasie w domu i planowaliśmy ostatecznie ten wyjazd, to było ponad 30 stopni i trudno w ogóle było wytrzymać. A dziś mamy już, ja mam już spodnie, bluzę, kamizelkę, kaptur na głowie. Bardzo szybka zmiana pogody. Zakładam, że woda jest ciepła akurat, tylko warunki. I nie jest bardzo ciepło, ale da się wykąpać. Bardziej jest to coś takiego, że ja w ogóle tak jestem przemarznięty, jestem w bluzie. Bardziej na zewnątrz jest zimno niż sama woda. Myślę, że popływać spokojnie można. To może jutro. Dobra, wyłaź, bo mi się robi jeszcze bardziej zimno, jak na ciebie patrzę. Idziemy na wycieczkę po okolicy. Samo to pole kempingowe nie jest duże. W tej chwili oczywiście puste. Natomiast idziemy się przejść tutaj wokół. Są piękne lasy. Tutaj przed nami wrzos widzicie. I jest tutaj trochę działek. Głównie te tak zwane domki holenderskie poustawione, trochę przyczep takich na stałe ustawionych. No ale niebo jak wygląda, to widzicie, nie wygląda to dobrze. Nasze wspólne wyjazdy sprawiają, że czujemy się właśnie tak. Kończymy poniedziałek, kończymy pierwszy dzień naszych polskich wrześniowych wakacji 2024. Jaki mam herbaciany opach, bo patrz. Siedzimy otuleni w koce z gorącą herbatką w środku. Na zewnątrz leje, zaraz idziemy spać, licząc na to, że jutro będzie lepsza pogoda. Na dzisiaj dobranoc, widzimy się jutro. Przy śniadaniu mam nadzieję. Dobranoc. Dzień dobry. Drugi dzień naszych wakacji, pierwszy poranek. Kawa jeszcze nie leci, ale za chwilę będzie. Słuchajcie, przestało padać. Magda się krząta ze śniadaniem. Jak widzicie, nie siedzimy pod daszkiem, tylko wyszliśmy na zewnątrz. Przestało padać. Chmury jeszcze wszędzie dookoła, ale miejscami gdzieś tam, z tej strony. Jeszcze nie rozkminiłem tutaj stron świata. Zaczyna wychodzić niebieskie. Podobno dzisiaj będzie tylko przelotny opad. Także mamy nadzieję na poprawę pogody. Szykujemy się, krzątamy, jemy śniadanie i zobaczymy, co dalej. To co dzisiaj kierowniczka gastronomii poleca na śniadanie? Serek z piątnicy, no bo skąd? No bo skąd? Chlebek, pomidorki, owoce, kawa. Weszła na jesień, bo skończyłeś... Ja cały czas trenuję swój ulubiony napój, który ktoś, kto wrócił z Turcji, mi polecił. Oglądaliśmy... Majowanie to piło? Ktoś to pił. Ja kupuję w Lidlu. Nie piłem nigdy oryginalnego tureckiego, ale tak to śniadanie albo czasami jako w ciągu dnia białkową przekąskę tak zwaną. Lubię sobie taki ajran z Lidla wypić. Fajne to jest. No dobra, to teraz już naprawdę jesteśmy na wakacjach. Jak? Słońce wychodzi, naprawdę jest dobrze. Zaraz będziemy bluzy zdejmować chyba, co? Ja nie mogę. Nie masz nic pod spodem. Czekaj, bo chyba słyszę i czuję, że kawa już jest. Smacznego. Zaczynamy dzień, kochani. To jest ten czas. Ja na słono, pomidory, oliwa, a Magda tym razem z miodem.
Tak mnie naszło na miód. Hania przywiozła z Mazur i ja po prostu, słuchajcie, nie mogę się od tego miodu odczepić. I zamówiliśmy chyba za mało. Ale jakoś damy radę. Może tutaj gdzieś będzie taki kaszebski. Się Hanie odwdzięczymy słoiczkiem. Zobaczymy po drodze. Mniam. Zobaczcie, pogoda naprawdę zmienia się z minuty na minutę. Jak wstawaliśmy z samochodu, to jeszcze było pochmurne, a tutaj, zobaczcie, no już normalnie niebieskie niebo. No i słuchajcie, zrobiła się pogoda. Mamy po południu, śniadanko, kawka i zrobiło się w pół do pierwszej. Idziemy na spacer. Przejście, zobaczyć tutaj jakieś po drodze, mijaliśmy sklepiki, kafejki, kawiarnie, barki, na jakieś może coś małego, co nieco. Może rybka, może jakąś flaszeczkę kupimy. Idziemy na spacer. Zobaczcie, słuchajcie, w nocy ta działka to tutaj wyglądało jak pas startowy na lotnisku. Tyle rzeczy się świeciło. Wyszliśmy z kempingu, idziemy drogą taką szutrową, jakieś 10-15 minut, może 20, i dochodzimy do miejscowości Bdzydze Tucholskie. Tutaj, jak widać, zaczyna się cywilizacja, bo jest asfalt. Wcześniej były tylko działki, miejsca kempingowe, jakieś miejscówki nad jeziorem, zero sklepów, barów, tego typu infrastruktury. W tej chwili wchodzimy do pierwszej tutaj miejscowości w okolicy. No jest po sezonie, zobaczymy, może jakaś smażalnia ryb będzie otwarta, bo coraz większa ochota nas na rybkę naszła. Szkoło 13 jest, także w sumie jakąś rybkę na obiad można by wciągnąć. Znaleźliśmy barek. W menu są sielawy. Już chyba wiemy, co będziemy dzisiaj jedli. Na spacer się przejść, ale na sielawy wracamy. Sielawa jest podobno świeża, nie mrożona, jest dostępna, także mały spacer i wracamy na obiadek. Może, Magda, zejdziemy tak trochę do jeziora, tam chyba jest zejście, nie? Zobaczymy, jak tutaj. No z tą pogodą tylko, żeby z tymi chmurami coś zrobili, bo taki był moment, że było bardzo ładnie. Ja nie odpuszczam i cały czas planuję kąpiel jeszcze dzisiaj w jeziorze. Nie wiem z jakim skutkiem, no trzeba kombinować. Może to będzie ostatnie pompowanie Pamelki w tym roku. Idziemy na dół, nie? Chyba to jest droga nad jezioro. Gdyby ktoś umiał zrobić konfiturę albo wino, to tak do rodnych owoców dzikiej róży to dawno nie widziałem. No po prostu, słuchajcie, rewelacja. One są wielkości pomidorków koktajlowych. Nad horyzontem, jak widać, chmury są sino-czarne, ale zobaczcie, jak to jest pięknie. Takie miejsca mają swój urok po sezonie. Nie ma ludzi. Widoki piękne. Jak znajdujesz miejsce? Bardzo pięknie jest. Czuć wsią, czuć wodą, rybą i takim wetiverem. Powiedz, jak bardzo żałujesz, że do Portugalii nie pojechałeś. W ogóle nie żałuję, że nie pojechałam do Portugalii. W Polsce jest pięknie. Ale do Portugalii jeszcze zdążę. Do Portugalii jeszcze zdążymy, tu jest super. Idziemy na rybę, bo tam jest czarno. Czekaj, posiedzimy tu chwilę. Jak wakacje, to smażalnia, rybki. Dla mnie za chwilę wjeżdżają sielawy, dla Magdy sandacz. No a do rybki... Złote lwy. I gryfa. Nagroda mamy... w Wenecji. Złoty medal w Wenecji, złote lwy. Próbujemy lokalnych piw z lokalnych browarów. A dla mnie jest gryf. Bardziej goryczkowy. No zobaczymy. Wiecie, żeśmy kawałek się dosłownie przeszli, żeby obejrzeć jezioro i okolice. Planowaliśmy jeszcze dłuższy spacer i wrócić do smażalni, a tymczasem nie wiem, czy będzie widać. Już lunęło.
leje. No ale jak będzie ten, piwo będzie, będzie ryba, to damy radę. No na takie chwile się czeka, na takie chwili się żyje. Jak sandacz? Dobra. Ja też nie narzekam. Moja ulubiona ryba słodkowodna to sielaba. Właśnie wjechała porcję. Po ponad 3 miesiącach diety... Czy się odważył? Ja się odważyłem na coś, co ma smak. Mam nadzieję, że mi to nie zaszkodzi. Będzie dobrze. Właśnie liczyliśmy, że ostatni raz piwo piliśmy pod koniec maja, jak byliśmy na Węgrzech. Bo jak wróciłem z Węgier, to wylądowałem w szpitalu. No zobaczymy, zobaczymy. Piwko, rybka. No i chyba przestaje padać. Może tęcza będzie. Odkładamy kamerkę, bierzemy się za obiad. Zjedliśmy obiadek, wypiliśmy piwko, wracamy na kemping. Zobaczcie, jaki oldschoolowy kierunkowskaz. Odczytuję, że to chyba są 2 km, czyli bardzo nie oszukaliśmy. Jakieś 15 minut się idzie. Magda? Wracamy. Koszmarka. Byliście kiedyś w koszmarce? Parę minut później, dosłownie kawałek spaceru i jesteśmy w Lipie. Teraz jak wrócimy na kemping, to pokażemy wam sam kemping, samo miejsce, gdzie się zatrzymaliśmy. I oczywiście trochę o tym opowiemy. Generalnie pierwsze wrażenia po pierwszej dobie bardzo fajne. Przynajmniej po sezonie, mamy początek września, jest cicho, spokojnie, pogoda nie dopisuje. No ale to nie jest wina ośrodka. Nie, to nie zapewnił nam pogody? Tak, właściciel kempingu. Właściciel kempingu w cenie nie zapewnia pogody. Dobrze, że przestało padać. Ja idę chyba, jak wrócimy, po prezentacji kempingu pójdę się wykąpać w jeziorze. Potem założę ciepły dres i będę się ogrzewał. Tutaj jak drogą zjeżdżacie albo schodzicie do jeziora już, to jest skrzyżowanie. W lewo jest kompleks wypoczynkowy w Półwysep Lipa. To nie jest tam, gdzie się zatrzymaliśmy. Trzeba skręcić w prawo i idziemy do miejsca, które nazywa się Zatoka Lipa. Tam się zatrzymaliśmy i to miejsce wam za chwilę pokażemy. Tutaj jak miniecie taki nowy, ładny dom z szarym płotem, to po lewej stronie jest taki baner. Tutaj skręcamy w lewo i za chwilę jesteśmy na kempingu. O, już widać. Podejdziemy do bramy, tam koło naszego Opelka. No i za chwilę oglądamy kemping. Gdyby ktoś potrzebował, to namiary są na bramie. Tutaj wam zrobię zbliżenie. Ale oczywiście pod filmem też będzie link do tego kempingu. Magda, otwieraj, wjeżdżamy. Zaczniemy od cen, bo tutaj na szybie jest przyklejony aktualny cennik. Już podliczę sobie w pamięci, za chwilę powiem. Udało mi się w pamięci dokonać rachunków. Osobna jest opłata za samochód, za prąd i za osobę. W sumie za nasz zestaw standardowy, czyli 2 osoby, bus i prąd, wyszło nam 80 zł. Tyle zapłacimy. Wejdę teraz na tę górkę, pokażę wam cały ośrodek, bo tutaj z tego miejsca będzie wszystko widać. Na samej górce z widokiem na jezioro mamy 2 domki kempingowe takie, bardzo ładne, przyzwoicie wyglądające. Tutaj na dole mamy parcele. Jeśli dobrze policzyliśmy, tutaj może maksymalnie 15 załóg się zmieści, w sensie 15 aut, 15 przyczep. Na ten moment jest pusto. Tu jeszcze jest pawilon, w którym są chyba apartamenty. Miejsce, z którego Magda wychodzi, to pawilon sanitarny. Ładny, czysty, posprzątany. Na zewnątrz jest miejsce do zmywania. Naprawdę standard, przyzwoity, nie ma się do czego przyspieszyć. Przyczepić fajnie jest. Teraz zejdę nad jezioro, pokażę wam, jak tutaj największa atrakcja tego miejsca wygląda.
Miejsce nad jeziorem jest dużo niżej niż samo pole kempingowe, ale zobaczcie, jest wybetonowana droga, także ewentualnie laweta z jachtem też tutaj bez problemu wjedzie. Jest nawet slip do wodowania jachtów i za chwilę obejrzymy, jak tutaj wygląda na dole nad jeziorem. Tutaj mamy slip, także jeśli ktoś by przyjechał z własnym jachtem, można zwodować. Mamy pomost. Zobaczcie, dosłownie 200 metrów od kampera jesteśmy nad samą wodą. Tutaj jest widać fajnie przygotowane miejsce rekreacyjne. Są leżaki. Są takie haki wbite, gdzie sobie można hamak zawiesić. Jest miejsce na ognisko. Zobaczcie, jaki widok. Naprawdę czekam na piękną pogodę, bo tutaj można w tym jeziorze super popływać na czymkolwiek, kajak, jacht, wpław, SUP. Pięknie tutaj jest. Jest też taka wiata imprezowa, w pochmurne dni można sobie wysiadować. Stoły, ławy, zadaszenie, nawet prąd tutaj jest. Także spokojnie można się tutaj rozłożyć. Są na miejscu grille, które zapewne sobie można z nich skorzystać i coś upiec. Jest jakiś mini plac zabaw dla dzieciaków. Natomiast dla mnie całą robotę to tutaj robią widoki. Po prostu można wziąć, usiąść i siedzieć godzinami się patrzeć na jezioro. Byliśmy na jednym pomoście, tutaj jest drugi pomost, podsumowane jachty. Widać, że to jest wszystko fajnie przygotowane. Dla żeglarzy też fajne miejsce. Są wędkarze. Zakładam, że z rybami tutaj nie ma problemu. Tym bardziej, że to, co dziś jedliśmy na obiad, to pewnie jeszcze rano pływało. Z tego miejsca nad jeziorem wystarczy wejść na górę. I tak na oko widzę, że to może być, no, może ze 200 metrów do naszego, do naszej parceli, do naszego stanowiska. Zobaczcie, Opel już tam stoi. Słońce wychodzi, robi się ciepło, ja się chyba przebieram i idę pływać w jeziorze. Ale gdyby ktoś się pytał, to to miejsce, kemping czy pole kempingowe Zatoka Lipa, bardzo polecamy. Fajnie tu jest, warto przyjechać. O tej porze roku nie ma za dużo ludzi. Podejrzewam, że w sezonie trzeba dzwonić, rezerwować miejsce, bo miejsce nie jest duże, także może być problem z dostępnością. Także proponuję dzwonić, rezerwować. W miejscu, gdzie jesteśmy, oprócz tego, że jest fantastyczne pole namiotowe, można skorzystać też z apartamentów. Można je sobie wynająć. Są apartamenty i są domki. I taki apartament zaraz Wam pokażę. Domki są na górze. Pole jest na górze. Na dole jest zejście nad jezioro. A za chwilę wejdziemy sobie tutaj do środka. Bałagan. Nie szkodzi. O, tu widzi Pani, o, jestem i zobaczcie sobie, tak, mamy dół. Łazienka tu jest. I wtedy jest góra do spania. Aha, okej, fajnie. No, tu i tu jest jeszcze łazienka. Mała łazienka. Mhm. Z kabiną prysznicową. Tak. I wtedy jest góra jeszcze. No i na górę. I każdy ma ta sobie taki tarasik, nie? To jest tam jeszcze wraz. Zaraz zejdę. Ale tu jest widok. Naprawdę fajnie. Takie rodzinne wakacje, idealnie. Widokiem na jezioro. No, na cały dzień tutaj spędzić. Ale pięknie. Zobaczymy sobie jeszcze domek. A, tutaj jeszcze fajniej. Wow, tutaj tak jak w domku dla lalek. No, i tam jest też sypialnia i łazienka jest. Łazienka. I kompleks, tak, kuchenny. Tak. Fajnie. I po ile domki były w tym roku, w sezonie? 320. I od osoby potem, tak, było doliczane. Tak. No to słuchajcie, trzeba rezerwować. Jakkolwiek by to nie brzmiało, Krzysiek będzie dmuchał pamelkę. Jest to ostatnie dmuchanie pamelki w tym roku. Prawdopodobnie. Bo być może popływa dziś, o ile nie zwątpi, a być może popływa też jutro, o ile pogoda będzie nam sprzyjała,
bo jutro też planujemy jechać dalej, ale to zobaczymy. Jak będzie ładnie, to zostaniemy, tym bardziej, że już wiemy, iż 2 kilometry od nas jest pyszna rybka. Ja jestem za tym, że jeśli nie będzie jutro padać, będzie co najmniej tak jak dzisiaj, to zostaniemy jeszcze jeden dzień, pójdziemy na rybę, popływamy w jeziorze i polatamy dronem. To jest plan dnia na jutro. Wszystko będzie zależało od pogody, bo jeśli rzeczywiście miałaby być słaba pogoda, to może warto jechać, ale to też trzeba sprawdzić, czy gdzie indziej, gdzie pojedziemy, jaka będzie pogoda. Na razie pompujemy. Pamiętajcie, że dbamy o swoje bezpieczeństwo w wodzie, szczególnie w wodzie. Środki bezpieczeństwa są bardzo ważne. W tym roku nie wchodzimy do wody bez bojki ratunkowej, asekuracyjnej. Powodzenia w dmuchaniu pamelki. Jak to mówią, do odważnych świat należy. Niektórzy proszę. Aha. I? Zimna? Mokra? Mokra. Ale jest 10 dzień września. Ale może to ostatnia okazja w tym roku popływać. Popływane i teraz mamy relaks. Ciasto drożdżowe, kupione w miejscowym sklepiku, gorąca herbata w kubkach termicznych i zobaczcie, z jakim widokiem. Można się ustawić. Czekamy na zachód słońca. Ale słuchajcie, dzisiaj kolacja jest nie w kamperze, tylko nad jeziorem. Pali się ognisko, pogoda piękna, deszcze się skończyły, chmury się skończyły, jest fajnie. Słońce sobie zaszło, chmury zniknęły, pogoda się zrobiła dobra, także jest decyzja, zostajemy jeszcze na jeden dzień. Jutro kolejny dzień nad jeziorem w Dzydze. A na dzisiaj dobranoc. Dobra, co mamy? Mamy bardzo rześki poranek. Na tyle rześki, że Krzysiek, jak widzicie, nadal siedzi w piżamie i się tym za bardzo nie przejmuje. Z innych informacji mamy awarię prądu. Znaczy nie my mamy. Kempi ma awarię prądu, czy okolica ma awarię prądu i należy tego przypisywać tutaj miłemu miejscu. Więc jesteśmy na akumulatorze i na kuchence gazowej. Krzysiek tradycyjnie przy śniadaniu, przed śniadaniem parzy kawę. Co dzisiaj na śniadanie? Parówki. O. Na śniadanie są parówki, bo trzeba zjeść coś ciepłego, bo jest naprawdę rześko. W nocy byliśmy na ogrzewaniu, bo nie dało się. Jak już Krzyśkowi było zimno, to już naprawdę było zimno. I tak pomalutko się będziemy ogarniać. Obiecał mi dzisiaj znowu pyszną rybę na obiad. Mam nadzieję, że dotrzyma słowa i dotrzemy do pobliskiej miejscowości na Sielawkę. Sielawka, może dzisiaj inną rybę. Ja bym zobaczył, bo tam były okonie. Okonie są smaczne, ale mają duże ości. Natomiast tutaj mają filetowane okonie. Więc pojrzymy, może okoń, może jeszcze raz sandacz. Ja bym chyba dzisiaj zjadła zupę grzybową, ale zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, jak się wyklaruje, bo jest pochmurno. Ups, dobra, po krótkim instruktażu i... Tylko się nie rozpędź za bardzo. Nie, no tak to można iść. O rany, ja już się obawiam przyszłego sezonu. I zniknął. Krzysiek, ty chcesz drona, ty chcesz Starlinka, ty chcesz... Nie wiem, co jeszcze, teraz rower elektryczny. Na 60. urodziny dostaniesz rower elektryczny. Uwaga, pytanie, czy chcesz obcisłe? Słucham? Obcisłe ci mogę kupić.
Obcisła ja mam. A ty masz obcisła. I jak? Super. Weź se spróbuj na tym świetny. Ale naprawdę spróbuj se, bo to jest... Ale ja nie potrzebuję roweru. No ale to byśmy sobie oboje kupili rowery elektryczne. Znaczy ja tobie, ty mi? Tak. A mogę coś innego wykorzystać budżet na rower elektryczny? To co to jest za frajda, jak ja muszę, wiesz? Super jest. Magda też testuje rower elektryczny. I jak? Samo jedzie? No jedzie, no. Ale to do elektryczne. Ale to jest dobre, bo to jest trudne. Fajnie, nie? A jak ją to wyłączyć? Bo to trzeba by jakoś on wyłączyć, on się sam nie? wyłącza. Aha, okej. Okay. Dobra. Woda znowu nam się psuje, ale idziemy... Magda, gdzie idziemy? Idziemy na rybę. Idziemy jeść na rybę. Coś zjeść. Idziemy na rybę. Decyzja podjęta. Dzisiaj siedzimy do wieczora. Jutro z samego rana się zbieramy i jedziemy dalej. Bo za słońcem. Jedziemy za słońcem. Na zachód. Tam musi być jakieś życie. Idziemy. Miejsce znane, bo już wczoraj byliśmy na rybie, tak nam smakowało, że idziemy jeszcze raz. Daleko nie jest, ale żeśmy się dzisiaj ciepło poopierali. Mikołaj, lokalnie, tak? Ktoś tak. O tym wiesz więcej? No to jest piwo z takiego małego browaru rodzinnego. Aha. I kiedyś na takim festynie, w takim piwnym byliśmy, gdzie to było? Tam przy hotelu, tym Mistral, w Gliwinie. Aha. I tam je smakowało i było dobre. O, jak szybko. Dobry basz. Tutaj. Tam. Ty też masz basz? Ty też masz basz? To ty masz basz, to my zaczniemy. Pani zaraz przyjdzie na następny basz. Ja. A to oni byli pierwsi. Dobra, ale nie ma problemu, jemy, zawsze do stanie kolejne. Słuchajcie, znowu jesteśmy na obiedzie pod brzozami. Tym razem polecamy, drugi dzień, a tym razem wzięliśmy ze sobą sąsiadów z kempingu. Wczoraj żeśmy się poznali, a dzisiaj już wspólnie biesiadujemy. Dzisiaj ruszymy wspólnie rozum. Dzisiaj mamy zupę, ja wziąłem okonie, Magda wzięła pstrąga, rosół, ja jeszcze będę miał barszcz ukraiński. Mogę się do krzewek naleję, bo tak jest ostrzejszy. Dobra, dawaj. Mięsa, nie? A może jest na wybarze mięsa? Przerwie, gdzie piwo lokalne. Piwo lokalne, zupy lokalne. Na zdrowie. Jemy, bo żeby nam to nie ostygło. Takie prawdziwe, nie? Dobra. Właśnie lubię też zarówno posmakować lokalnych smaków. No rosół to chyba nie jest lokalna zupa. Rosół wszędzie taki sam. Ale, dobra, ale piwo tak lokalne. Ja liczyłem na zupę grzybową. O, trafiłam na kawałek mięsa. Była wczoraj. Barszcz? To dla mnie poproszę. Tak, druga para. Dziękuję. O to. Smacznego. No i co tam, jak pstrąg? Obłędne. Pycha. Trochę się patrzy, ale pyszny. Gdzie idzie? Kto idzie? Jabłka. O, to dla mnie. Z jabłuszkiem. A ty na co czekasz jeszcze? Na pstrąga? Czy na... Konie super. Konie super. No ładna porcja, nie? Ja ci nie pomogę, to jest jedyne co ja nie jem, to jest wątróbka. Naprawdę? Nie lubię. Krzyk nie znosi wątróbki. Ja lubię też. Taki paszczę z wątróbką. No dobra, ja odkładam kamerę, biorę się ze swoje okonie, bo mi stygnął. Niektórzy nie są zadowoleni z pięknego wieczoru, bo narzekają, że cały dzień padało. Panie Krzysztofie, skąd taka sytuacja i taka jakaś nienawiść do natury nagle się pojawiła w pana sercu? Ja zaplanowałem sobie dzisiaj latanie dronem od rana. Po obiedzie miało być dron, ale a na przemian. Albo padało, albo wiało. Tak czy siak nie dało się Mavica wyciągnąć. Takie życie. Trzeba kupić cięższego Mavica. Nie, cięższego nie kupujemy. Cięższego nie kupujemy. Cały czas latamy w klasie do 250. Na to mamy prawo jazdy dronowe. Natomiast może w innym miejscu nam się uda polatać, w sensie jak nie dzisiaj, nie w tym miejscu, no bo jutro rano zaraz wyjeżdżamy, a może na następnym kempingu, jeszcze chyba na jednym miejscu będziemy się zatrzymywać na Kaszubach, potem jedziemy nad morze, może tam trafimy na taką pogodę bardziej bezwietrzną. Pewnie się uda. Co pan wcina? Ciasto drożdżowe miejscowe, zapijane wiśniówką. A jak samopoczucie? Bardzo dobrze. To się bardzo cieszymy. Dobra, lecimy pan pokazać dalej. Bo naprawdę zapowiada nam się znowu dzisiaj spektakl.
Słońce zachodzi. Ognisko rozpalone. Uwędzimy się trochę na pewno, ale będzie wspaniale. Jak kiełbaska teraz tutaj, do kamery. Do kamery numer 2. Jak ja żał... Kiedy ja z Magda dostanę kiełbasę? Jak ja ci powiem, że już może. Że już mogę. Ja będę grzeszny. Ty może do lekarza pójdę i na dostanę zaświadczenie na piśmie, że mogę kiełbasę. Masz kiełbasę z ogniska i pan doktor to odpowiada. Mam jeszcze jedną, chętnie się zrobię. Może sobie teleporadę umówię do Medicoveru i przez telefon spytam się, czy mogę zjeść kiełbasę. Nie krępuj się, dzwoń. Idę robić wieczystą kanapkę. Poproszę. Dzień dobry, mamy czwartek, 12 września, czwarty dzień naszych wakacji. Może to jej urok, może to. Opuszczamy kemping, który nazywa się Zatoka Lipa i jedziemy do miejsca bardzo dla nas ważnego i magicznego. Za moment zobaczycie, gdzie się udajemy i dlaczego tam pojedziemy. Miejsce super specjalne. Do zobaczenia na miejscu. Pomalutku docieramy do miejscowości, która nazywa się Czapielski Młyn. I tak jak liczyliśmy jakieś 23-24 lata temu, w tej miejscowości się poznaliśmy. Anka, nie 23. 3, przepraszam. 35. Dużo czasu minęło. To było 35 lat temu, jeśli dobrze pamiętam i moje wyliczenia mnie nie mylą. Tutaj ta brama, to się wjeżdżało na kemping, na część kempingową. Dokładnie tędy. Sami jesteśmy ciekawi. Tutaj tu się też wjeżdżało, jest parking. I dalej poniżej troszeczkę. Z moich wyliczeń wyszło, że był to rok 89. Kemping był tutaj się tak zarosło. Był taki mikro kemping przy ośrodku, dokładnie na tej górce. Skręć ostro w prawo. Ciekawe, czy nas w ogóle wpuszczą, żeby to obejrzeć. Wszystko jest zastawione samochodami. Jest brama, jest ochrona. Nie byliśmy tutaj, myślę, że prawie 30 lat. Także taka fajna, sentymentalna podróż. Trochę się pozmieniało, ale jest pięknie. To znaczy sam kształt budynku jest dokładnie taki, jak był. Oczywiście jest to odnowione, ładniej to wygląda. Wtedy bardziej to było zapyziałe. Kot jest. Ale tu jest wejście na pole kempingowe, te schody. Pewnie tam pójdziemy, tylko się pójdziemy już oficjalnie we dwoje przywitać. Tutaj było takie przejście nad jezioro, a teraz jest taki łącznik. Recepcja była tutaj, a tutaj było takie przejście, pamiętasz, schodkami w dół. Co? A tutaj, tak, tutaj się przechodziło i tu do łazienki się wchodziło. Tu, gdzie stoi Magda, stała przyczepa rodziców? Tak. To było moje ulubione miejsce mojego taty. Zarosło niesamowicie, to naprawdę. Ta przyczepa chyba bardziej tutaj, gdzie te haszcze stała. Ty myślisz, że jakoś tak. Słuchajcie, to teraz oficjalnie. Lato 89. Najprawdopodobniej, tak nam wyszło. Ja właśnie skończyłem trzecią klasę liceum, Magda drugą. Magda tutaj przyjeżdża z rodzicami, ze swoją siostrą Karoliną, a ja ze swoimi przyjaciółmi Małgosią i Piotrem. No i tutaj żeśmy się poznali. I tak jakoś wyszło. Rok później przyjechałem troszeczkę inną ekipą. Magda mnie nawet nie poznała, bo też tutaj była z rodzicami. A potem żeśmy przez parę lat spędzali tutaj wakacje jeszcze.
już jako para. I chyba jedne z pierwszych, nie, jeśli nie pierwsze wakacje naszego syna, jak się tylko urodził, też spędziliśmy tutaj w Czepielskim Łynie. No to jest teraz skrzynka. Tu jest skrzynka, gdzie się do prądu podłączaliśmy. Idziemy szukać miejsca, gdzie stały namioty. Słucham? Tak. Jest kran z wodą i jest skrzynka, gdzie się prąd przyczepy podłączało. A same namioty stały tam bardziej w głębi. Z namiotami to tutaj byliśmy, Magda, czy jeszcze dalej? Chyba tutaj gdzieś bardziej. Tutaj chyba stały namioty, jest taka polanka, podejdź, Magda. Słuchajcie, miejsce zupełnie inaczej wygląda. Wtedy tylko były tutaj drzewa, natomiast nie było tych chaszczy. Tutaj przyczep stawało 2, 3, 4. Drugie tyle namiotów. I na dole był ośrodek wypoczynkowy służby zdrowia. Ale po 35 latach nie pamiętam, pod którym dokładnie drzewem stał mój namiot. Tak, ale z artefaktów z tamtych lat rzeczywiście jest kran, z którego czerpaliśmy wodę, i skrzynka elektryczna, gdzie można się było podłączyć pod prąd. Idziemy teraz zobaczyć, jak wygląda jezioro i pomost. Tak jak mówiłem, sam kształt ośrodka się nie zmienił właściwie. To jest dokładnie ten sam budynek. Po prawej stronie ta część z wysokim kominem to była jadalnia i nadal tam jest stołówka. No i są domki, które są odnowione, ale to są nadal te same domki, prawda? Są wybrukowane alejki, wtedy nie było alejek. Były ścieżki wydeptane. Gdzie tutaj się... A, i tutaj się schodziło do pomostu. A na dole jeszcze była taka kanciapa Bosmana, gdzie można było kajaki i rowery wodne wynajmować. A na dachu było opalanie. Jest kanciapa. A pamiętasz, jak Piotrek wepchnął Gośkę w ubraniu do wody i fajki zmoczyła? Pamiętam, afera była jak 150. A pamiętasz, że się ryb łapało na kluski leniwe ze stołówki? No, przy latarkach. Pomost to się nic nie zmienił. Tak jak było, tak jest. I kanciapa Bosmana. Czapielski Młyn 35 lat później. Czyli wspominamy lato 89 roku. Miałem 18 lat, a Magda 17. A ta mała żaglówka się nazywa, co się prawie utopiła pod wami? Optymistka. Optymista, żeśmy utopili tutaj. Ryby nadal są. Można łapać. Pływają pod pomostem. Okonie. To są takie bardzo stare schody, po których idziemy, i one tutaj były od zawsze. Zbiegało się właśnie nimi nad jezioro. A ja trafiłem tutaj dlatego, że moja przyjaciółka Małgosia, koleżanka z liceum, jej mama była lekarką. A to był ośrodek, który należał do służby zdrowia. Przed nami jest ten długi budynek. I w tym budynku kiedyś, właśnie jak Paweł był mały, wynajmowaliśmy sobie pokój na lato. A pod spodem wtedy była taka kawiarnia, tak. Tutaj się na drinka przychodziło i na piwo. Tak. I można tańce, było... tańce były. Były tańce i można było pograć w ping-ponga. A teraz są gabinety spa. I sala gimnastyczna. Ale powiem wam, że to jest strasznie głupie uczucie. 35 lat, wyobraźcie sobie, ile to jest czasu. I lądujecie w tym samym miejscu. I to tak pozytywnie zmienionym, nie? Bo to nie popadło w ruinę, tak, nie, tylko naprawdę... To wygląda dużo lepiej niż wtedy. Tak, super. Super, fajna sprawa, fajna inwestycja. Może kiedyś przyjdziemy tutaj na wakacje.
tak naprawdę wtedy to nam nie dużo było do szczęścia potrzeba, bo myśmy mieli namiot, nawet prądu chyba nie podłączaliśmy, zimna woda w kranie i prysznic i toaleta i jezioro i tyle i można się było bawić całe lato. Myśmy tutaj siedzieli po 2-3 tygodnie chyba. Tak, bo to były bardzo fajne ceny, fajne warunki. Najtrudniej było tutaj po prostu dotrzeć, bo to jest kawał drogi od Warszawy. Słuchajcie, kończymy chyba sentymentalną podróż na Kaszuby. Odwiedziliśmy Czapielski Młyn. Tu się wszystko zaczęło 35 lat temu. I trwa nadal. Lecimy dalej. Lecimy dalej zwiedzać, podziwiać, szukać nowych wyzwań, nowych cudownych miejsc. A powiem wam, że jak popatrzę na to miejsce, to z przyjemnością tutaj przyjadę na jakiś może tydzień czy dwa. Odpocząć, regenerować się, bo z tego co tu widzimy są wczasy, takie wczasy prozdrowotne. Naprawdę bardzo cieszę, że to miejsce po prostu żyje. Dziękujemy za ten odcinek. No i dziękuję przede wszystkim ekipie z Czapielskiego Młyna, że pozwoli nam tutaj wejść i nakręcić te kilka minut bardzo sentymentalnych. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.